W XVI i XVII wieku jednym z największych mocarstw ówczesnej Europy było Imperium Osmańskie. Założone przez Turków zamiennie nazywano je również Turcją Osmańską lub Imperium Tureckim. W szczytowym okresie swojej ekspansji Turcy stworzyli mocarstwo, które rozciągało się na trzy kontynenty: blisko wschodnią Azję, Afrykę Północną i południowo-wschodnią Europę granicząc od południa z Rzeczpospolitą obojga narodów. O ile w XVI wieku Polska i Turcja utrzymywały ze sobą względnie pokojowe relacje, tak w XVII wieku te relacje zaczęły się psuć, co zaowocowało wybuchem dwóch wojen polsko-tureckich z XVII wieku. Pierwsza wojna wybuchła w latach 1620-1621 i stosunkowo szybko zakończyła się ona podpisaniem pokoju, który trwał przez następne pół wieku. Do kolejnej, o wiele większej wojny doszło w 1672 roku, podczas którego Imperium Osmańskie dokonało zmasowanej inwazji na Rzeczpospolitą. Początkowo Turcy czynili znaczne postępy w swojej kampanii, odbierając Polsce częściej terytorium na południu, głównie po dole. Jednakże Polacy szybko zdołali odzyskać inicjatywę w tym konflikcie i odzyskać utracone terytoria. To właśnie w trakcie tego konfliktu największą sławą w Polsce okrył się ówczesny hetman wielki koronny Jan Sobieski, który w 1673 roku pokonał wojska tureckie w bitwie pod Chocimiem. Szczęśliwie dla niego zwycięstwo polskie pod Chocimiem zbiegło się w czasie ze śmiercią ówczesnego króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego, co zmusiło Polskę do rozpoczęcia kolejnej wolnej elekcji, w której wystartował również Hetman Sobieski. Wykorzystując swoją wojenną sławę, którą zdobył pod Chocimiem, zdołał z łatwością wygrać kolejną elekcję i zostać koronowanym na nowego króla Polski, przyjmując imię Jan III Sobieski. Wśród Turków sam Jan III został zapamiętany jako tzw. Lew Lechistanu, Lechistan to z języka tureckiego znaczy Polska, czyli innymi słowy Turcy znali go pod przydomkiem Lew Polski, co było wyrazem szacunku ze strony samych Turków dla wojennego kunsztu i odwagi, jaką przejawiał polski władca. Niedługo później armia polska poprowadzona przez Jana III Sobieskiego odniosła decydujące zwycięstwo nad Turkami w wojnie polskiej którą wytoczyli oni Polsce. Pomimo jednak klęski poniesionej w kampanii przeciwko Rzeczpospolitej, Turcy nie zamierzali tak łatwo zrezygnować i przygotowali się do kolejnej ekspansji terytorialnej, wymierzonej tym razem przeciwko terenom austriackim, w celu podbicia miasta Wiedeń. W 1683 roku potężna armia turecka pomaszerowała na stolicę dzisiejszego państwa austriackiego. Rozpoczynając jego oblężenie, sami Austriacy poprosili o pomoc polskiego króla, który w 1683 roku wymaszerował ze swoją armią z Polski i skierował się na terytorium dzisiejszej Austrii, gdzie przed z pomocą oblężonemu Wiedniowi. Doprowadziło to tym samym do bitwy pod murami miasta, która przeszła do historii jako Odsiecz Wiedeńska. Bitwa ta zakończyła się decydującym zwycięstwem strony polskiej. Która rozbiła wojska tureckie i zmusiła je do wycofania się spod Wiednia, dzięki czemu miasto zdołało przetrwać, a turecka inwazja całkowicie się załamała. Bitwa pod Wiedniem, tym samym, uważana jest za jedno z największych i najbardziej decydujących zwycięstw polskiego oręża, która zaważyła na przyszłość nie tylko Polski, ale i całej Europy. Decydującą rolę w tym polskim zwycięstwie. Odegrała Husaria. Elitarna polska ciężka kawaleria, która uchodziła powszechnie za najlepszą ciężką jazdę zbrojną, jaka walczyła na europejskich polach bitew w XVII wieku i która niejednokrotnie przechyliła szale zwycięstwa w wielu bitwach na stronę Polski. Zwycięstwo polskie pod Wiedniem nie zakończyło jednak całkowicie konfliktu z Turkami który ze zmiennym szczęściem trwał jeszcze do roku 1699. Sam Jan III Sobieski nie doczekał jednak końca tej wojny, gdyż zmarł dwa lata wcześniej, w 1697 roku. Jego śmierć uznaje się za koniec tzw. Srebrnego Wieku, podczas którego Polska, mimo iż targana licznymi konfliktami, wciąż jeszcze odgrywała ważną rolę na arenie politycznej Europy. Jednak wraz ze śmiercią Jana III Sobieskiego, ostatniego prawdziwie wielkiego króla Polski, za którego rządów liczono się ze zdaniem Rzeczpospolitej, sytuacja zmieniła się diametralnie na gorsze dla państwa polskiego, wyniszczonego i osłabionego licznymi wojnami, które toczyła w XVII wieku. A wraz z przyjściem wieku XVIII Rzeczpospolita obojga narodów wkroczyła w okres Ostatecznego upadku, ale o okolicznościach tego upadku opowiemy sobie dopiero w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.